Dzień dobry, czas na odcinek o jednym z najciekawszych transferów końcówki okna transferowego, czyli Tomasz Parti przechodzący do Arsenalu z Atletico Madrid. Co ten transfer oznacza na kilku płaszczyznach? Najpierw może spójrzmy na perspektywę szefa La Liga, czyli Javiera. Tebasa, który z jednej strony może poczuć się zaniepokojony, że hiszpańskie kluby obracają zdecydowanie mniejszymi pieniędzmi niż wcześniej. I tutaj akurat mam przed sobą komputer kilka twardych danych. Hiszpańskie kluby, klub oczywiście z La Liga wydały 411 milionów euro na transfery, a po raz ostatni spadły do tego poziomu do około 450 milionów w 2012 roku to była zupełnie inna epoka można powiedzieć jeśli chodzi o transfery Premier League wydała mniej więcej miliard i 300 milionów euro tak to wygląda jeśli chodzi o kluby hiszpańskie one przyzwyczaiły nas w ostatnich letnich oknach transferowych do wydawania miliarda euro, natomiast teraz ta kwota spadła znacząco. Natomiast dlaczego Javier Tebas nie musi czuć się zaniepokojony? No bo on tak przewidywał, że tak to teraz powinno wyglądać. To nie jest czas na transfery gotówkowe, to nie jest czas na jakieś wielkie bomby transferowe, to jest czas na uporządkowanie kadry, być może na takie oczyszczenie budżetów płacowych i przygotowanie się na to, żeby ewentualnie wydawać większe pieniądze później, tym bardziej, że jak się okazuje, Kluby angielskie radzą sobie i tak bardzo dobrze w trakcie tego koronawirusa relatywnie i stać ich na to, żeby wyciągać takie perełki z Ligi Hiszpańskiej jak Tomas. Perełki tutaj nie odnosząc się do wieku, bo to jest piłkarz 27-letni, tylko do tego, co może klubowi dać. W lutym 2019 roku Tomas Parti powiedział, że nie ma miejsca na świecie, gdzie może poczuć się lepiej zrozumiany niż w Atletico Madryt. Dlaczego więc opuścił ten klub? Po prostu. Czuł się niedoceniany. Atletico od dłuższego czasu składało Tomasowi i jego agentom oferty przedłużenia kontraktu z podwójną pensją. Oczywiście także z podwojoną klauzulą, czyli prawdopodobnie wówczas trzeba było, by zapłacić pewnie koło stu tak leciutko za środkowego pomocnika. Natomiast Tomas Parti, jeśli wierzyć hiszpańskim mediom, miał szesnastą pensję w kadrze troszkę taką niegodną zawodnika, niegodną poziomu, jaki reprezentował. Z Tomasem był problem taki, że on tak naprawdę przez Atletico, przez te wszystkie lata, był postrzegany jako taki wychowanek. On zawsze będzie, zostawcie go tutaj, jakoś tam się rozwija. W sumie jest coraz lepiej z sezonu na sezon, ale niech sobie tutaj będzie, raczej nas nie opuści. Co się okazało, że gdzieś tak mniej więcej od dwóch, trzech lat zaczęło się coraz więcej mówić właśnie o zainteresowaniu klubów Premier League i Diego Simeone nawet jakiś czas temu zabrał na ten temat głos, mówiąc o tym, że gdyby Tomas Parti do nas przyszedł z Anglii, angielskiej elity, to byłby postrzegany inaczej, a był postrzegany jako taki po prostu pomocnik, który grał tam od zawsze. Tomasa Parteja podobno delikatnie miał zaboleć transfer Marcosa Llorente. To, że Atletico w ramach tej wymiany pokoleniowej Tiago odszedł już dawno temu, później odszedł Gabi, szukając piłkarza, który mógłby wejść w ich buty, chciało postawić na Marcosa Llorente z Realu Madryt. Tomas uznał, podobno, że mogło to być dla niego pewne wotum nieufności, tym bardziej, że, jak powiedziałem, to jest piłkarz, który z sezonu na sezon Rozwijał się bardzo dobrze i widać było u niego ten skok. To znaczy, dopiero być może w wieku 26-27 lat osiągnął ten swój najwyższy poziom. Był nieregularny, to było takie główne ale w stosunku do Tomasa Parteja. Natomiast wydaje mi się, że w poprzednim roku był taki moment, to był krótki okres, kiedy można było tego faceta postrzegać jako Jednego z najlepszych defensywnych pomocników na świecie i to bez jakiejkolwiek przesady. Jeśli spojrzymy sobie na tę kwotę, jaką Arsenal wydał za pomocnika Atletico, czyli te 50 milionów euro, to musimy sobie to wszystko umiejscowić w odpowiednim okresie. To znaczy, gdyby Arsenal wydał takie pieniądze rok temu, przed pandemią, to wszyscy powiedzieliby: No nie, no promocja, co to w ogóle jest za kwota za takiego piłkarza? Natomiast teraz, jednak biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, wydaje się, że jest to kwota adekwatna. Jak na potencjalną gwiazdę kanonierów. Na jakiej pozycji gra Tomasz Parti? Przede wszystkim czego spodziewać się po tym zawodniku? To jest defensywny pomocnik, który bardzo dobrze czuje się, jeśli chodzi o granie do przodu. Jest oczywiście silny, potrafi wygrywać pojedynki. Natomiast, jeśli ja miałbym wskazać takie dwie cechy, które najbardziej podobały mi się u Tomasa Parteja, to po pierwsze byłby to strzał z dystansu. On naprawdę czasami, jak odpali rakietę, to nie ma czego zbierać. Po drugie, umiejętność podejścia z piłką, to znaczy to nie jest taki typowy holding midfielder, który ustawi się na pozycji Ala Busquets i tak czeka tylko tutaj pyk, pik pik pyk, pyk, tylko potrafi podjechać z piłką do przodu. I przede wszystkim Thomas Party ma świetne prostopadłe podanie. I to nie jest prostopadłe podanie na 30 metrów, który będzie uruchamiał Obama Yanga czy La Cassette, tylko często, kiedy pojawia się jakiś tłok, on gdzieś znajdzie jakąś taką myślą dziurę, pyk, trzech rywali miniętych. Jak doskonale wiecie, w Bundeslidze bardzo często e, podaje się taką. Statystykę, właśnie odnoszącą się do tego, ilu rywali jesteś w stanie minąć podaniem. Wydaje mi się, że pod tym względem Thomas Party może być naprawdę bardzo ciekawym wzmocnieniem dla kanonierów. I tutaj przy okazji jeszcze mam jedną rzecz, którą sobie wypisałem ze strony FBRF, która, która dla mnie jest, może to się inaczej czyta, która jest dla mnie kopalnią statystyki, która wiele mówi o poszczególnych piłkarzach. Zwróćcie uwagę na statystykę dryblingów. Z ostatniego sezonu Primera Division wygrał Artur Melo. To na no to też zwróćcie uwagę, kibice Juventusu przede wszystkim. Artur, jak dostaje piłkę, to nie jest taki dribbling, pach-pach jakiś tam, Denilson, coś w tym stylu, Neymar, tylko po prostu balansik szybki, szybko zgubiony rywal i tak dalej. nie zawsze jest to efektowne. Kto tu jest jeszcze bardzo wysoko? No, Javi Mojano, prawy obrońca Ralu, Vajadolid, to jest zaskoczenie. Idrisu Baba z Majorki, to nazwisko możecie sobie zapamiętać, bo moim zdaniem atletiko tego faceta może rozpatrywać Joffrey Kondogbia, Hector Herrera. Natomiast z tych piłkarzy grających naprawdę regularnie, warto zwrócić uwagę na Tomasa Parteya, u którego skuteczność dryblingu to jest 84%. To naprawdę robi wrażenie. Dlatego nie mówimy o takim defensywnym pomocniku stricte, który skupia się jedynie na rozbijaniu nic z tych rzeczy. To jest facet, który naprawdę fantastycznie potrafi grać w piłkę, jeśli chodzi właśnie o uderzenia z dystansu, dryblingi czy podania wprowadzające. Zresztą tu też sobie wypisałem jedną taką rzecz, że od startu sezonu 2017 2018 żaden pomocnik Primera Division nie zdobył większej liczby bramek z dystansu, czyli spoza pola karnego, z gry niż właśnie Tomas Partey. Tutaj czytałem różne porównania właśnie w ostatnich dniach, m.in. innymi Armand Traore porównywał tego piłkarza do Gilberto Silvy czy do Patryka Vieira. Każdy sobie pewnie znajdzie jakiś tam odpowiednik dla Tomasa Parteja. Natomiast jak czasem toczą się takie dyskusje, jaki piłkarz pasowałby do jakiej ligi? W następnym odcinku swoją drogą do tego nawiążę, ponieważ uważam, że dzisiaj żyjemy w czasach tak zglobalizowanych, kiedy te ligi są tak bardzo podobne do siebie, że nie powinno się tutaj przyklejać jakichś takich stereotypów, że na przykład Thomas Party idealny do Premier League, ale do La Liga już niekoniecznie. Ale gdybyśmy już się musieli uwiesić z takich łatek, jakie obowiązywały przez lata, to wydaje mi się, że Thomas Party ma naprawdę wiele cech, które e, każą nam myśleć, że mógłby sprawdzić się faktycznie w lidze angielskiej. To jest też piłkarz, który wcześniej występując między innymi w Almerii, grywał na różnych pozycjach. To znaczy był rzucany na skrzydło, był rzucany gdzieś tam na dziesiątkę i tak dalej. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o rozwój poszczególnych piłkarzy, coś takiego może pomóc. Jakiś czas temu czytałem taką wypowiedź Lukasa Ocamposa skrzydłowego Sevilla, który powiedział, że Jesus Navas jest dla niego najlepszym partnerem w karierze, jeśli chodzi o to, jak ci piłkarze rozumieją się na boisku. Jak to wytłumaczył Lucas Ocampos? Ano tak, że Jesus Navas, będąc dzisiaj bardzo ofensywnie grającym prawym obrońcą, jest byłym skrzydłowym. To znaczy, on rozumie rolę skrzydłowego. Jeśli Thomas Parti grywał na różnych pozycjach w Atletico, w innych klubach bardziej, bo w Atletico to Saúl był rzucany głównie na różne pozycje. On może zrozumieć rolę swoich kolegów. I o tym też powiedział właśnie Diego Simone, że na tym może polegać rozwój piłkarzy. Jeśli rzucisz piłkarza w różne miejsca na boisku, on zacznie na dłuższą metę rozumieć to, co na boisku ma zrobić także jego kolega, więc na to też warto zwrócić uwagę właśnie w kontekście Tomasa Parteja. I tak właśnie odnośnie do takich stereotypów związanych z tym, że jakiś piłkarz pasuje do Premier League, że jakiś piłkarz pasuje do Primera Division. Tomas Parti jest piłkarzem, o którym mówiło się w kontekście transferu do Premier League praktycznie. Od zawsze, czyli praktycznie od kiedy on zaczął grać regularnie właśnie w barwach Atletików. Między innymi, między innymi na Diatletik można przeczytać, że pan Francis Casigao, odpowiadający za scouting międzynarodowy Arsenalu, polecał tego piłkarza już od bardzo dawna, że on znajdował się bardzo wysoko na tych listach, na, powiedzmy, które tworzy, tworzyły te wszystkie raporty, że Arsenal interesował się tym piłkarzem od 2014 roku i teraz, jeśli mielibyśmy sobie spojrzeć na tę ekipę Mikela Artety, wydaje mi się, że to jest też jakiś plus, że jeśli ściąga cię trener, menedżer hiszpański z Premier League, który musi mieć, powinien, myślę, że Mikel Arteta jest gościem, który ma bardzo szerokie horyzonty i spojrzenie na futbol. Jeśli on wyciąga jakiegoś piłkarza z Primera División, patrz Dani nice Sebajos, to jakiś pomysł na niego mieć powinien. Jako, że z Arsenalem pożegnał się Lucas Torreira, piłkarz, który moim zdaniem super może pasować do Atletico, a także Genduzi, który przeniósł się do Herty, siłą rzeczy trzeba było tam ściągnąć jakiegoś środkowego pomocnika. I teraz tak. Wydaje mi się, że gdyby Arsenal grał w systemie 3-4-3 przykładowo z dwójką środkowych pomocników, to poznalibyśmy Tomasa Parteja ze strony bardziej ofensywnej. Miałby z pewnością większą swobodę, żeby podłączać się do akcji ofensywnych, żeby podjechać z piłką, żeby uderzyć z dystansu, czy szukać większej liczby prostopadłych podań. Natomiast, jeśli Mikel Arteta będzie preferował system 4-3-3, to wyobrażam sobie Tomasa Parteja w tym tutaj 4-3-3. Nie wyobrażam sobie go w tych miejscach, tylko bardziej tutaj. Jako tę centralną postać, którą czasem trzeba będzie asekurować, jeśli zdobędzie się właśnie na taką wycieczkę Zdecydowanie wyżej, no ale wydaje mi się, że naprawdę może temu arsenalowi dać dużo. Czy sprawdzi się w arsenalu? Oczywiście to jest najczęściej pojawiające się pytanie. Nie wiem. Ja nie jestem wróżką. Natomiast, jeśli ktoś wydaje 50 milionów euro na piłkarza po tym jak obserwował go przez kilka lat, a nie kupił go na przykład po jakimś udanym mundialu, gdzie Thomas Party wystąpiłby na Mistrzostwach Świata, strzeliłby trzy gole, zaliczyłby dwie asysty i nagle cena razy cztery do góry, to jest troszkę inna sytuacja. Zresztą kiedyś Arsene Wenger nawet powiedział, że najgorszy moment na kupowanie piłkarza to jest czas... Po Mundialu, kiedyś też Gary, czy po Mistrzostwach Europy, kiedyś też Gary Neville zauważył na swoim Twitterze, że Deadline Day to jest taki termin, który pokazuje, jak źle funkcjonują kluby. Natomiast, mimo że ten transfer został przyklepany pod koniec okna transferowego, ja uważam, że tutaj wcale tak nie musiało być, że to akurat oznacza, że Arsenal źle funkcjonuje, ponieważ to jest efekt po prostu pracy wielo, wieloletniej. Natomiast moim zdaniem błąd troszkę popełniło Atletico, ponieważ ono tak Przedstawiało te oferty, przedstawiało, przedstawiało. Natomiast jakby do samego końca nie było w stanie uwierzyć, że, te, że ten Tomas byłby w stanie odejść, i nagle Atletico zostawio, zostało podstawione pod ścianą. O Jezu, co tutaj się wydarzyło? Nagle Arsenal wpłacił klauzulę, przyszła do nas informacja z La Ligi. czujemy się oszukani, bo taki przekaz szedł przynajmniej w części hiszpańskich mediów. Wydaje mi się, że jest to nie na miejscu, ponieważ patrząc w ogóle na kilka ostatnich lat to, Tomasa Parteja, śmiało można dojść do wniosku, że wszystkie drogi Tomasa prowadziły na wyspy, więc ten transfer nie. Kogo nie powinien zaskakiwać, a Arsenal sięga po takiego piłkarza, przed którym pewnie no, z 7 lat gry na wysokim poziomie, i który, tak jak powiedziałem, jeśli został wyskautowany w taki sposób, to nie ma sensu tutaj nagle wieszczyć, że to, to zakończy się jakąś katastrofą, bo ci ludzie po prostu znają się na piłce. Tak w ogóle tytułem anegdotki, która absolutnie nie ma tutaj żadnego znaczenia. Muszę wam powiedzieć, że kiedyś wybrałem się do środka treningowego atletico w Machada Ondzie i zamówiłem taksówkę. No, Siłą rzeczy powiedziałem, że nazywam się Tomas. Podjeżdża taksówka, ja wsiadam do tej taksówki, taksówkarz mnie tam próbuje wyganiać i mówi, no nie, no przecież tutaj miał przyjechać, tu miał wejść Tomas. Ja mówię, no ja jestem Tomas. Nie, no jak? No ja jestem Tomas. Nie, 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 ty jesteś Tomas, a ten to jest Tomas. Bo to jest bardzo duża różnica, jeśli chodzi o akcentowanie w języku hiszpańskim, więc no w taki sposób można powiedzieć, że zasmuciłem jednego z hiszpańskich taksówkarzy, który chciał przewieźć się właśnie z nowym piłkarzem Arsenalu, no ale co zrobić? takie sytuacje w życiu się zdarzają. Do teraz nie mogę tego przeboleć. To by było tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o ten wątek, bo wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj jakoś szerzej się rozwlekać. Piszcie, co Wy sądzicie na temat transferu Tomasa Parteja do Arsenalu. Czy jest to zawodnik, który sprawdzi się w barwach kanonierów? Jak Atletico powinno sobie bez tego zawodnika poradzić? Ja uważam, że jest to naprawdę bardzo duża strata, że kolejny z takich ulubieńców Diego Simeone, jak wcześniej Antoine Griezmann, jak Rodri, jak Lucas Hernandez, zresztą Tomas Parti miał być po tym, jak odszedł taką naprawdę centralną postacią tego atletico, kluczowym, tym decydującym środkowym pomocnikiem, nawet wyżej w hierarchii niż Saul Niges, który był rzucany przecież... Na różne pozycje, a który może teraz u boku Lucasa Torreiry troszkę odetchnie. Ja uważam, że Atletico traci naprawdę bardzo wartościowego piłkarza, tak już mówiąc zupełnie serio, a Arsenal dokonuje bardzo logicznego i rozsądnego transferu. Szczerze mówiąc, nie widzę tutaj jakichś rzucających się na pierwszy rzut oka właśnie w oczy minusów. Czekam na Wasze komentarze, jak Wy to odbieracie i najważniejsza informacja, El Clasico będziecie mogli oczywiście obejrzeć w Kanal Plus, do czego serdecznie zachęcam i Mogę Wam tylko tyle powiedzieć, że trwają już prace nad naszym studiem i zrobimy, mam nadzieję, coś fajnego. Bądźcie z nami, dzięki i do następnego razu.